Na podstawie artykułu 44 ustępu 2 ustawy o instytutach badawczych osobę pełniącą funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut. Dyrektor Stanisław Prusek od 2010 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Górniczym Instytucie Górnictwa. Postanowieniem z dnia 9 lutego bieżącego roku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadał panu Pruskowi tytuł profesora nauk technicznych. Wniosek Rady Naukowej zawarty w uchwale nr 12 z dnia 5 kwietnia bieżącego roku został szczegółowo uzasadniony i zawiera opinię dotyczącą działalności naukowej dyrektora Stanisława Pruska. Mianowanie, i tutaj jest propozycja do pana ministra, który nie miał wątpliwości, aby to podpisać, mianowanie dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa profesora doktora habilitowanego inżyniera Stanisława Pruska na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie. I tutaj to jest coś, co w naszej procedurze miało miejsce, jest podpis pana ministra. I teraz chciałem przekazać już uroczyście z podpisem ministra Tchórzewskiego, który mianuje pana na stanowisko profesora zwyczajnego w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Adres: pan profesor doktor habilitowany inżynier Stanisław Prusek i podstawa prawna, którą wyczytałem na naszej filmówce. Życzę wszystkiego dobrego panu dyrektorowi, panu profesorowi, instytutowi pod pana rządzeniem. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo też nam zależy, żeby świat o tym się dowiedział. Panie profesorze, to bardzo jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Teraz jesteśmy na etapie budowania strategii energetycznej, miksu energetycznej, ustawy o rynku mocy. No i mamy z tym trochę problem, wam powiem, bo to de facto nie wiem jeszcze, co nam Unia wymyśli. Tak jakbyśmy, rozwiązując problemy, zaskakiwali tezy, które padają w Brukseli. I stąd, jak żeśmy pokazali, że żeśmy w miarę się jakoś tam uporali z górnictwem, bo nam pakiet zimowy dali z dnia na dzień, tak? To tak jakby czekali na to, uda im się, jak nie, no to ich zostawimy. A że się im udało, to im przyłożymy, tak? Następnie kapnęli się, że nie zgadzamy się na podział kupienia majątku EDF-u, idziemy całościowo, bach nam baty przywalili, tak? No słuchajcie, no teraz próbujemy robić rynek hutniczy, bo gdzieś tam próbujemy to zmieniać, bach nam ETS-y próbują dźwignąć. No słuchajcie, to jest coś, bo tak jak to analizujemy, to nie, że chcemy być takim pępkiem Europy, no ale słuchajcie, najbardziej my dostajemy w tych sprawach jako Polska, tak? No i teraz myśmy zawnioskowali wcześniej do Sepkowicza o program, wcześniej do pani Merkel, o program dla Śląska, żeby nam dali tak na Dreni, Westfalii dodatkowe finanse wsparcia, tak? Za to Sepkowicz przyjął, pan wicekomisarz, bo to jest dobry pomysł. No ale macie zlikwidować górnictwo. No słuchajcie, no to nie o to nam idzie. No to jest jakby niezrozumienie. My chcemy utrzymać to, co teraz mamy, a środki mają przyjść na to, bo my mamy mnóstwo terenów za właśnie poprzemysłowych i my obok górnictwa, obok hutnictwa, czyli tej reindustrializacji chcemy pchnąć nowe gałęzie gospodarki. I na to mają przyjść środki, tak, żeby utrzymać potencjał województwa. To jest troszkę inne spojrzenie. My z tym się teraz zaczynamy mocować. No i budujemy. I do tego jakby zmierzam, budujemy dość silną zaplecze środowiskowe. Rozmawiamy ze stroną społeczną, rozmawiamy z różnymi instytucjami. No i dzisiaj Państwu to też przekazuję, bo chcielibyśmy, żeby nas wzmocnić w tym głosie w Brukseli, że to nie jest tylko głos polskiego rządu, który może być różnie postrzegany przez Trybunał, czy słusznie, czy nie wnikam, ale żeby usłyszano nas w Brukseli, że to nie jest kwestia rządu, tylko to jest kwestia szersza. No a my jako Główny Instytut Górnictwa no zawsze byliśmy i będziemy bronić w sposób racjonalny oczywiście, ale używając racjonalnych argumentów, będziemy bronić tego, że uważamy, że energetyka oparta na węglu może być energetyką nowoczesną, przyjaznym środowisku. No i nie fair jest traktowanie nas jako kraju, wymyślając nam tak naprawdę z kapelusza 550 gram na kilowatogodzinę, bo nikt nie potrafi racjonalnie uzasadnić, skąd się ta wartość wzięła, stawiając nas w bardzo trudnej sytuacji. Później to, co pan minister powiedział, jak zaczynamy mówić o nowoczesnych technologiach zgazowania połączonych z ogniwami paliwowymi, bo w tym też bierzemy udział, to się pojawiają propozycje w zakresie BAT-u i emisji innych zanieczyszczeń, czyli ciągle nas atakuje się z różnych stron, więc cel jest jasny. My nie możemy sobie pozwolić na inny miks energetyczny i na inną wizję naszej energetyki, po prostu to jest niemożliwe.
więc ona musi bazować na węglu, a naszym zadaniem jest to, żeby po pierwsze zapewnić tego węgla naszego tyle, ile energetyka go będzie potrzebować, żeby go oczywiście wydobywać bezpiecznie. No i kolejna sprawa, żeby rozwijać te nowoczesne systemy energetyczne, również biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, bo jeżeli my pokażemy, że to potrafimy robić, to uważam, to jest duży atut w różnego rodzaju rozmowach.